Cześć kochani, witajcie dzisiaj u szalonego profesorka z krampecem, którego już bardzo dobrze znacie z poprzedniego odcinka. Dzisiaj odwiedziła go dwójka lekarzy, którzy chcą otworzyć tutaj szpital. Zatem przenieśliśmy się na piętro wyżej, no i zaczynamy budowanie, ponieważ tutaj obok czekają już bardzo chore dzieci, więc czas przyszykować dla nich łóżka i ich wyleczyć. Na początek musimy pomalować ściany. No i jak to bywa zazwyczaj w szpitalu, jest to jakiś taki jasny kolor, a my tutaj wybierzemy sobie kolor błękitny, tak aby tutaj idealnie wszystko pasowało. Podłogę zrobimy nieco jaśniejszą, a następnie musimy powiesić takie zasłonki, które będą naszymi kotarami. Czas teraz na łóżka, gdzie będą leżeć nasi pacjenci, które łóżka tutaj do tego szpitala nadają się najlepiej. Myślę, że dobrym wyborem będą te łóżka. Myślę, że 4 w zupełności wystarczą. 2 tutaj z tej strony i 2 nieco bardziej z przodu. Pamiętajmy o tym, żeby postawić tutaj jakieś szapeczki. Poszukajmy czegoś odpowiedniego. Myślę, że taka długa szapka z tyłu będzie ok. Do tego jeszcze jakieś regały by się przydały. To jest, wiecie co, miejsce dla dzieci, więc kilka zabawek w takim szpitalu może się pojawić. Zatem tutaj 2 regały, jeden i drugi może tak obok siebie. Tutaj jeszcze jedno łóżko. Oświetlenie, może je zmienimy na nieco większe. To są takie małe żaróweczki, a ja wybiorę te nieco większe, takie o, tej wielkości, 2 takie duże tutaj, 1 nieco mniejsza tutaj nad łóżkiem i z drugiej strony również. A teraz czas na dodatki, które udało mi się pozbierać w różnych miejscach. Po pierwsze, musimy tutaj ustawić takie stojaczki, przy których mamy kroplówki. No niestety nie jest to nic fajnego, gdy się dostaje kroplówkę, no ale słuchajcie, czasami jest to konieczne. Następnie mamy tutaj jakieś ubrania do przebrania. Je zaraz wykorzystamy. Cóż tutaj mamy? O, jaka słodka maskotka kotka! O, niestety ten kociak jest chory. Będziemy musieli się nim również później zająć. Tutaj mamy jakiś termometr, tutaj jakieś takie przybory, które są niezbędne do higieny oczywiście, lekarstwa. Tutaj są kule, może je postawimy, a też tutaj na tej półeczce, może nieco wyżej. Kule, dzięki którym lepiej nam się chodzi, kiedy mamy na przykład gips na nodze, stetoskop. Tutaj jeszcze kilka książek, jakieś tabletki, których oczywiście w takim szpitalu jest zawsze bardzo dużo. Słoiczki z jakimiś antybiotykami. Strzykawki! O nie, to jest coś, czego ja bardzo, ale to bardzo nie lubię. Dołóżmy jeszcze może kilka jakichś zabawek. Myślę, że jakieś takie maskotki również będą fajnie tutaj wyglądać. Maskotki tutaj na tych półeczkach. Czy mamy tutaj jakąś nieco mniejszą lampkę nocną? Ona również będzie pasować. Którą by tutaj wybrać? Chyba tę, taką zobaczcie, nieco większą. O, z tej strony ją ustawimy zaraz tutaj obok tego łóżka. Przy łóżkach postanowiłam, że pojawią się takie dywaniki, żeby było nam mięciutko i wygodnie, 2 po bokach. Spróbujmy jeszcze dodać jakieś inne akcenty, może na przykład takie kolorowe pomponiki, aby ta sala dla dzieci była nieco bardziej wesoła, aby dzieciakom lepiej się tutaj po prostu zdrowiało. Dokładamy kilka. Co nam się jeszcze przyda? Może jakaś taka skrzynia albo jakiś taki mini stoliczek. Zobaczmy, czy coś takiego znajdziemy. Najlepiej jakby to było w kolorze białym, zaraz obok łóżka tutaj postawione. O właśnie, coś takiego. O rany, chyba trochę za duże, ale niech będzie, ok. Tutaj będziemy mogli poukładać jakieś ważne dokumenty. Możemy też położyć maseczkę i na przykład jeszcze jakąś książkę. Ok, tadam, 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 mamy to. Zatem pan lekarz zaprasza już tutaj naszych pacjentów. Tylko poczekajcie, poczekajcie, ich tutaj jest zdecydowanie za dużo. Zatem szybciutko z tego pomieszczenia również musimy zrobić salę szpitalną. No i tutaj, kochani, musimy postawić kolejne łóżko. Może na przykład w tej sali postawimy dziewczynkę, która będzie tutaj sama sobie leżała. Dodatkowo postawimy jeszcze łóżeczka dla bobasów. One również tutaj przecież mogą leżeć, jeżeli zachorują. 3 łóżeczka ustawione. Teraz dołóżmy jeszcze kilka mebli. Bardzo lubię tę komodę. Ona tutaj fajnie pasuje.
Pokój wygląda już coraz lepiej. Na koniec musimy jeszcze dać oświetlenie i znowu wybierzemy sobie tą taką dużą żarówkę, a następnie damy tutaj jeszcze jakieś ozdoby. Myślę, że fajnym pomysłem będą na przykład te balony. Dzięki balonom dzieci są zawsze uśmiechnięte i o wiele lepiej i szybciej dochodzą do zdrowia. Do tego wszystkiego jeszcze pomponiki. Tym razem wybiorę takie w kolorze żółtym oraz różowym. Zobaczcie, jak pięknie one tutaj wyglądają. Jeszcze jeden żółty tutaj nieco niżej. No a teraz, kochani, czas ułożyć na półeczkach te wszystkie ciuchy i dodatki, które mam tutaj. Piżamki, jakieś stroje dla młodszych dzieci. Tutaj stroje dla lekarzy, to może je ściągnę. Bluzeczki zapasowe. Stetoskop, to postawimy go tutaj na parapecie. Tutaj jakiś przyrząd do leczenia. Kolejne rzeczy to są ubrania już dla personelu, czyli dla lekarzy. Czas na słodkie bobaski. Tutaj mamy jakieś wyniki badań. O rany, zobaczcie, jakie bobo. Możemy nawet po dwa położyć tutaj w łóżeczku. Będzie im się lepiej leżało. Skakuj tutaj do łóżeczka. O nie, słuchajcie, on tego nie chce zrobić. Ale na szczęście już się posłuchał. Zatem chyba mamy to. No i czas teraz na naszych pacjentów. Oni nie mogą przecież tak wyglądać. Muszą być ubrani w odpowiedni strój, czyli w piżamki, w których to się chodzi w szpitalu. Ich ubrania wylądują tutaj na półce. Każdy z nich musi mieć ubraną piżamkę. Wówczas przyjdzie pan doktor i każdego będzie chciał zbadać. Tutaj w tej sali będzie ta oto dziewczyna. Może niech skoczy do łóżka. Zobaczymy, czy lepiej się poczuje. O tak, zdecydowanie lepiej! A w tej dużej sali, przy łóżkach albo w łóżku, pojawiają się kolejni pacjenci. Na koniec budujemy jeszcze jedno pomieszczenie, w którym to będą rzeczy naszych lekarzy. Potrzebujemy zatem kilka wieszaków, no i oczywiście jeszcze jakieś półki. Na wieszaczkach powiesimy stroje lekarskie. Zobaczcie, jakie przepiękne te stroje tutaj są, w różnych kolorach. Większość z nich jest biała, z elementami niebieskiego. Może jakaś mniejsza kanapa, przy której lekarze będą mogli usiąść. Albo wiem, przydałoby się jeszcze biurko, przy którym lekarze będą mogli wypisywać na przykład recepty. Takie biurko, najlepiej w kolorze białym. Do tego jeszcze odpowiednie krzesło. No a na półkach kładziemy bandaże. Przybory dla maluszków, mamy tutaj jeszcze jakieś lekarstwa, kolejne bandaże, które są niezbędne. Znalazłam jeszcze tutaj jakieś lekarstwa, możemy je poukładać, to są takie kuleczki, słoiczek również nam się przyda, jeszcze jeden strój i kolejne bandaże. Na koniec jeszcze musimy zawołać pana doktora, który będzie mógł tutaj usiąść i wypisać recepty. Mamy również panią doktor, która jest specjalistką od chorób małych, słodziutkich dzieci i która również zajmuje się tą chorą dziewczyną. Zobaczcie, jakby już jej przeszło, ale jednak nie, zobaczcie, wydawałoby się, że jest lepiej, ale nadal ją bardzo boli głowa. Zatem pani doktor pędzi już z pomocą, przyniosła odpowiednią tabletkę, więc proszę ją połknąć. I jest, udało się, zobaczcie, od razu poczuła się lepiej, a jeśli chodzi o ból głowy, to na pewno przyda się tutaj bandaż. Ojej, a na tej sali jest nieco gorzej, bo pacjenci wyglądają naprawdę źle. Na szczęście mamy tutaj mnóstwo lekarstw, proszę, tabletka dla ciebie. Ewidentnie już mu się poprawiło, więc możesz wskakiwać do łóżka. Teraz jeszcze tabletki dla tych pacjentów. Pychota, słuchajcie, chyba bardzo, bardzo pomogło. A dla niego niestety musi być zastrzyk. Pan doktor musi go dokładnie obejrzeć, a następnie dać również tabletkę. Wow, słuchajcie, chyba pomogło. Tylko jego również bardzo boli głowa. Zatem zerknijmy tutaj, musimy zabrać ten bandaż. I proszę bardzo, opatrunek jest już zrobiony. Tadam, tadam, tadam. Kochani, udało się zbudować przepiękny szpital, czy też może taką klinikę i przychodnię. I udało nam się uzdrowić mnóstwo, mnóstwo dzieci. Część z nich wystarczyło, że dostała lekarstwo, inni musieli mieć opatrunek, albo nawet dostać zastrzyk. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Koniecznie sięgnijcie do swojego świata Toka Life World i sami spróbujcie zbudować coś takiego. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was. Pa, pa!